godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa No Cubes i wygładza nam nasze kwadratowy świat nasz wygładza. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i No Cubes pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół i tutaj mamy obrazki właśnie, o tak nam wygładzi nasz świat ten mod. Nie będzie takich kwadratowych krawędzi, tylko właśnie takie o górki, pagórki i tak dalej. I gdzieś tutaj jest, o, jest sekcja Downloads i tutaj stąd się pobiera, na to się klika i wtedy jak klikniemy na to, to jesteśmy przeniesieni na taką stronę. No i tutaj jest No Cubes na wersję 1.7.10, pobieramy stąd, klikamy tutaj na klient i stąd pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku 425, Pomocne Tuty 425, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to możecie sobie zobaczyć, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge'a z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W tej chwili wersja rekomendowana ma numer końcówki 1230 i właśnie na taką wersję rekomendowaną będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera. Ok, jak już mamy skopiowane, no to instalujemy. Co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy No Cubes do folderu mods. Mamy go tutaj, jest zainstalowany, zamykamy, wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Oczywiście musimy odczekać, aż nam się wszystko pouruchamia. I tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1230. Klikamy play i czekamy, aż się uruchomi dalej. I czekamy, i czekamy, i czekamy. Jeszcze momencik, już jest logo Mojanga. To jeszcze chwila i będzie strona startowa. I mi się ciekawe, dlaczego już to? Jeszcze raz zobaczymy. Czasami tak się dzieje, że się crashuje, ale jak już nieraz wspominałam, za pierwszym razem się tym w ogóle nie przejmuję. Dopiero jak drugi raz się crashuje, to się zastanawiam, dlaczego to tak się mogło stać. Także jeszcze poczekamy. Jeszcze chwila. I jednak się crashuje, czyli zobaczymy, co to się stało, czyli za moment wracam. Ok, już wiem, co się stało, nie doczytałam jednej ważnej rzeczy. Otóż jest tutaj na tej stronie, z której, na tej pierwszej stronie, którą pokazywałam,
jest napisane, że niestety jest niekompatybilny ten mod z Optifine'em. A ja tutaj w swoim zestawie mam w moc, mam Optifine'a, zatem wyrzucam tego Optifine'a tutaj na sobie na pulpit. No i teraz wchodzimy jeszcze raz. Tutaj jak widzicie mam ten NoCubes. Wchodzimy jeszcze raz, uruchamiamy. Także jak widać, trzeba wszystko czytać po kolei, co tam jest napisane. Klikamy play, bo mamy tutaj Forge'a z końcówką 1230 wybranego. No i czekamy, zaraz nam się uruchomi. I teraz już powinno być wszystko w porządku. Jest logo, czyli że zaraz będzie strona startowa. O, i teraz już działa wszystko. Wchodzimy w moc i jest NoCubes tutaj gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i chyba już nam od razu pokaże na tym świecie, który mieliśmy. Nie trzeba chyba tworzyć nowego świata. Górki, pagórki, gdzie są? O, 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 już są tutaj. Także już widzicie, że nie ma krawędzi ostrych, tylko po prostu się tak zbiega z górki i się wbiega. Nie wbiega się? Myślałam, że się będzie wbiegała, to trzeba i tak podskakiwać. No to bez sensu, powiem szczerze. Chociaż to ładnie wygląda, że są takie pagórki, a nie takie właśnie kanciaste. Także to tak... Trochę dziwnie. Trochę dziwnie. O, tutaj mamy... Mamy świeczki. O, jak postawimy świeczkę, to klocek się robi nie robi się. Okej. Cóż to za jama. No, także to fajnie właśnie wygląda w jaskiniach. Hops. Śmiesznie tak trochę wygląda. No, także jak widzicie, mod działa. Tyle tylko, że działa bez Optifine'a. Czyli ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. Nie mogę stąd wyjść, a dlaczegoż? Dziwne. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Ja się z wami żegnam w tej jaskini. Pa, pa, trzymajcie się.